Jak już wspominałem w poprzednim filmie, tam była tylko na koniec filmu wzmianka, czy jakieś wprowadzenie do tego materiału, do tego odcinka. Jak wiecie, ja posiadam dwa modele tej firmy, czyli typowo gravelowy GK1 i MTB Gravel KM4. Te buty mają wiele zalet, ale też niestety wiele minusów. Ja o nich powiem. W sumie materiał już jest zrobiony o tych butach, tam była wtedy prezentacja, ale dzisiaj Wam powiem, jak to wygląda po półtora roku jeżdżenia w tych butach, jakie są plusy, jakie są niestety minusy. No i na koniec powiem, czy warto kupić te buty, czy nie. A mnie już deszczyk pierwszy dopada, niestety. Buty wiozę ze sobą. Jak widzicie, jest plecaczek od DMT. Nadaje się właśnie do takich sytuacji jak teraz, bo do niczego innego. Całe plecy już mam mokre od niego. No, sztuczny materiał, nie ma co się dziwić. Mam po jednym bucie. No nie będę wiózł tutaj dwóch par bez sensu. Także zatrzymamy się gdzieś i szybciutko Wam coś powiem, jak one się sprawowały. Ależ dzisiaj pustki w tej puszczy. Chyba ludzie nie uwierzyli prognozom pogody na dziś. I mieli rację, bo ta chmura tutaj wisi nade mną. Jak widzicie, o teraz będzie z boku. Zdążyła mnie już 15 razy pokropić. Na szczęście bez ulewy jakiejś. No jest tu gdzie się schować, ale powiem Wam, życzę szczęścia w tym chowaniu. W tych krzakach pod tymi drzewami. Dosłownie w ciągu kilku sekund zostaniecie obtoczeni chmarą komarów, która Was będzie chciała zeżreć. Dosłownie. Także fajnie przez puszczę się wybrać, ale tylko i wyłącznie jechać. No chyba, że kogoś nie gryzą te komary, no to można stawać. Ale poziom wilgotności tu w puszczy jest ustawiony chyba na full. 100% wilgotności. To po prostu nie ma czym oddychać. No masakra. Jak wiecie, dobrze jest tu płasko, a dosłownie człowiek jest mokrusieńki. Zastanawiam się, gdzie tu stanąć, żeby mnie komary nie zjadły i zrobić ten materiał. Że ptaki dopadła grypa, ptasia grypa pewno. Pełno jest takich tablic ustawionych przez Nadleśnictwo Niepołomice. Uwaga, wysoce zjadliwa grypa ptaków, strefa objęta zakażeniem. Praktycznie cała puszcza jest usiana takimi tablicami, także uważajcie na siebie. Uwierzcie mi, kochani, ale dzisiaj się chyba nie da jeździć w kasku. Naprawdę, pomimo tego, że ten kask jest mega przewiewny i do tego biały, to mając go na głowie, czuję się, jakbym miał wiadro pełne wody na głowie. No masakra, jest tak parno, że dosłownie najchętniej to bym ściągnął z siebie wszystko i wszedł gdzieś do wody. Z zasady jeżdżę zawsze w kasku, no ale dzisiaj oficjalnie tą zasadę muszę złamać i pierniczę jazdę, przynajmniej w dniu dzisiejszym w kasku. No uwierzcie mi, nie da się. Ten kask tak ciąży na głowie, jest tak parno. Dobrze, że to tylko puszcza, także można sobie na to pozwolić tutaj. Muszę chyba gdzieś stanąć poza puszczą i nagrać coś o tych butach, bo po prostu tu w puszczy nie da się. Dosłownie się nie da. Trzeba cały czas jechać, bo jak się tylko stanie, to jest taka chmara komarów i to nie ma znaczenia, czy jest słońce, czy nie ma słońca. Nieważne.
atakują dosłownie w każdym miejscu. Dobra, kochani, zrobimy na masce samochodu. Niestety ten materiał, bo w puszczy się nigdzie nie dało. Czy to w słońcu, czy to w cieniu, to dosłownie komary by człowieka zjadły. Za czym bym zrobił połowę tego materiału. Także zrobimy tutaj na masce samochodu. Raz, dwa, szybko, w miarę szybko postaram się to zrobić. Powiedzieć, które polecam, które nie. Jak wiecie, mam dwa modele. Tu mamy model KM4, buty gravelowo MTB. Tu mamy model typowo gravelowy, czyli GK1. No i plusy, minusy. Co do tego modelu MTB gravelowego, nie mam nic. Mogę go śmiało polecić. Buty bardzo fajne. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, nie każdemu to spasuje, że nie mamy tu rozkładanych panelów. Obydwa modele mamy na zasadzie skarpety, czyli rozciągamy, wkładamy, mamy mieć but dopasowany do stopy. W tym modelu mamy pokrętło boa i linki, którym możemy jeszcze sobie wyregulować docisk, jakby nam było za mało to, co nam daje materiał. W tym modelu mamy tylko sznurówki, no tymi sznurówkami wiele już nie zdziałamy, no ale zawsze coś tam jest. Więcej jeździłem w tych butach, tych też jeździłem sporo, także też mogę powiedzieć do tych, tak mówię, no nie mam wielkich uwag, może poza właśnie tym opcją wkładania jak do skarpety, tak mówię, no ja nie mam z tym problemu, ale komuś może to przeszkadzać. Tym bardziej, że nie mamy tutaj możliwości, żadnej możliwości poluzowania w tych butów, jak w przypadku butów, które składają się nam tutaj z dwóch paneli i dociskamy to wszystko pokrętłami boa, czy tak w przypadku tych speców za pomocą pasków. Także tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że jak włożymy nogę, stopę, to ten materiał ma dopasować się do tej stopy i niektórym to może przeszkadzać, niektórych to może uciskać. Także weźcie to, kochani, pod uwagę, że nie mamy tu żadnych paneli, nie mamy możliwości rozluźnić całkowicie tego buta, jakby nam gdzieś drętwiała stopa, czy by nas coś uciskało podczas upałów. No to takiej możliwości nie ma, niestety. To jest tak, skarpeta, ubieramy i może kogoś to właśnie uwierać. Także weźcie to jeszcze raz pod uwagę przed zakupem tych butów. Tak samo jest w tym przypadku. Na początku było dość ciasno je ubierać i ściągać, ale po czasie, po tym roku, półtora roku, ta guma się fajnie tu, znaczy guma, ten materiał się fajnie to rozciągnął, także czy ubieranie, czy ściąganie jest mega proste, wygodne. Materiał po tym okresie kompletnie nie stracił ze swoich właściwości, czyli po ubraniu on się fajnie nam dopasowuje do tej stopy. No nic się z tymi praktycznie butami nie podziało. Wkładki, które mamy tutaj, oryginalne DMT, polecam wypierniczyć, nie używać, bo kompletnie według mnie nie nadają się. Ja używam wkładek od speca z dwoma plusami i z trzema plusami, są mega. Plusy oznaczają podbicie śródstopia, także naprawdę mega wkładki, polecam je każdemu. Wkładki na ogół we wszystkich butach fabryczne, które są wkładane, są praktycznie nic nie warte. Na temat przewiewności. Mega przewiewne, naprawdę. No, oddychalność tych butów jest na bardzo wysokim poziomie, czy to w upałach. No, w zimie jest kiepsko, nie nadają się, no jedynie, że z jakimiś grubszymi
ochroniaczami, ale w lecie, w gorące letnie upalne dni, mega oddychalność na wysokim poziomie. Dobra, plusy i minusy. Weźmy sobie pierwszego tego buta. Tak jak mówię, ja tutaj nie widzę minusów. Bardzo fajna, sztywna podeszwa. Bardzo fajna przewiewność, oddychalność, kapitalne rozwiązanie właśnie z tym pokrętłem BOA. Możliwość ciągnięcia sobie jeszcze bardziej, jakby komuś, tak jak mówię, było za mało, to możemy sobie jeszcze ściągnąć tego buta. No, szczerze, króciutko, bardzo fajne buty, polecam. Tylko tak, już kolejny raz wspomnę, zwróćcie uwagę na to, że te buty nie mają, tak jak już mówiłem, odchylanych paneli, są na zasadzie po prostu skarpet. No i jak już też wspominałem, nie każdemu to może pasować. Dobra, przejdźmy do tego modelu, do którego mam najwięcej uwag. Jest to model GK1, typowo gravelowy. Lekki minus to te sznurówki. Wolałbym mieć tutaj pokrętło BOA, tak w przypadku tych, które daje nam większe możliwości jednak ściągnięcia tego buta w razie czego. Nie mówię, że on jest luźny, ale wolałbym pokrętło BOA niż te sznurówki. Trzeba je też dobrze zawiązać. Kilka razy mi się tak zdarzyło, że mi się rozwiązały i ta sznurówka na szczęście nie wplątała mi się nigdzie w łańcuch. Jak już zastosowali sznurówki, powinno tu być jakaś szlufka gumowa, tak jak mam w butach szosowych Perlizumi, gdzie sznurówki jak wiążemy, to chowamy właśnie pod tą pętelkę gumową i nie ma możliwości, żeby rozwiązał nam się ten but, żeby te sznurówki nam gdzieś latały w pobliżu zębatki przedniej. No ale to jest taki lekki minus, tak jak mówię, wolałbym mieć takie pokrętło BOA niż te sznurówki, no ale postawili tutaj na wygląd. Po prostu wiecie, but gravelowy, także cóż, mamy mieć sznurówki, a nie jakieś pokrętło BOA. Drugi wielki minus, no mam naprawdę wielką uwagę do tego elementu, to jest niestety podeszwa tego buta. Co z tego, że fajny protektor, że fajny kolor protektora, że to jest protektor Michelina. Owszem, on bardzo fajnie się sprawuje, jeżeli w nich chodzimy. Nie ślizgamy się i tak dalej. To jest naprawdę mega. Ale sztywność, kochani, tych butów jest na poziomie dosłownie butów trekkingowych. Czyli zobaczcie, co ja z tym butem robię. Zero sztywności. On jest tylko usztywniony w okolicach bloku. Według producenta to powinno nam wystarczyć, jeżeli jeździmy wpięci w pedały. No ale niestety tak nie jest, kochani. O, bo nam tu zjechał, muszę wziąć. Słuchajcie, no tak nie jest, no. Dosłownie, no widzicie, jak ja sobie uginam tego buta i to naprawdę lekko. Ta sztywność w okolicach, to usztywnienie w okolicach tego bloka nic nie daje. Po godzinie czasu po prostu tak pracujemy całą stopą, że zaczynamy czuć dyskomfort. Przynajmniej ja czuję dyskomfort już po godzinie czasu. Czuję tak, jakbym miał jechał po prostu w Adidasach, a nie w butach gravelowych. No nie wiem, co mieli na myśli producenci, wkładając taką podeszwę do tego buta, bo nie wiem, moim zdaniem, skoro mamy but gravelowy, powinniśmy mieć jakąś sztywność tej podeszwy. Przynajmniej ja tak uważam. Jednak jakby nie patrząc, to więcej czasu spędzamy na rowerze, wpięci w pedała. Powinno to być na zasadzie sztywności właśnie tych butów, a nie zrobienie takiego buta o tak miękkiej podeszwie. Tak jak mówię, on się nadaje kapitalnie do chodzenia. Tak jak wspominałem, można nawet wyjść na miasto w tych butach. Można w nich naprawdę calutki dzień chodzić, ale niestety
cały dzień nie pojeździmy. Także dla mnie to jest teczko nieporozumienie. No wyobraźcie sobie, że jedziecie w butach trekkingowych na takich pedałach lub w Adidasach. Możecie sobie tego spróbować przed zakupem tych butów. Ubierzcie sobie właśnie jakieś Adidaski czy buty trekkingowe i przejedźcie się tak 2 godzinki. No to zobaczycie, jaki fajny komfort jest z jazdy na takich pedałach. No a taki komfort mamy właśnie niestety w tych butach. No ta podeszwa to jest według mnie po prostu całkowite nieporozumienie. Jak dla mnie to jest naprawdę wielki, wielki minus. I szczerze nie polecam tych butów, bo wydaje mi się, że większość z Was pewno się zawiedzie na nich poprzez właśnie tą podeszwę. Dobra, tyle o tych butach. Jakbyście jeszcze coś chcieli wiedzieć, to pytajcie. Rozmiarówka to 43 w moim przypadku, czyli normalna rozmiarówka jak dla mnie butów kolarskich, czy to szosowych, czy to gravelowych, czy MTB. Ja noszę normalnie 42, buty kolarskie kupuję 43. Wiele osób pytało właśnie o te buty, no to robię ten materiał, ostrzegam, nie polecam. Może komuś zaoszczędzę wydanie 600 zł, bo tyle kosztują mniej więcej te buty i te. Kupiłem za swoje pieniążki, także mogę mieć tylko pretensje do siebie, ale szczerze żałuję, że kupiłem te buty. Mogłem kupić tylko właśnie te. No te mi się wizualnie podobały, bo naprawdę fajnie wyglądają i są w różnych jeszcze innych kolorach. One fajnie wyglądają z tymi sznurówkami. No są kapitalne pod względem, tak jak mówię, oddychalności i tak dalej, no ale ta podeszwa to naprawdę według mnie dyskwalifikuje te buty do jazdy przez, nie wiem, pół dnia, cały dzień na rowerze. Z tego w pięci jesteście 70-80% trasy i macie cierpieć w tych butach, bo będziecie czuć dyskomfort miękkiej podeszwy, no to chyba nie ma sensu wydawania 600 zł. Okej, to na dzisiaj tyle. W temacie butów chyba wszystko powiedziałem. Tak jak mówię, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach. Chętnie odpowiem, a dzisiaj się z Wami już żegnam. Trzymajcie się, bo tam idą niezłe już chmury. Także pewno będzie lało na wieczór. Dobra. Do następnego. Hejka. Trzymajcie się. Cześć.